Witajcie ciekawcy. Miało być 7, a urodziło się 9. Zaledwie kilka dni temu światowe media obiegła informacja o niezwykłym porodzie. W Maroku 25-letnia kobieta wydała na świat 9, choć początkowo lekarze byli przekonani, że nosi w brzuchu 7 dzieci. Jednak nie tylko z tego względu poród pochodzący z Afryki, Halimi Kise, był jedyny w swoim rodzaju. Zostańcie z nami do końca, by poznać szczegóły tej niezwykłej historii i dowiedzieć się więcej o rekordowych ciążach mnogich. Jakie są inne znane przypadki 9? Czy zdarzyło się, że na świat przyszła za jednym razem jeszcze większa liczba potomstwa? Dlaczego kobiety coraz częściej będą rodzić wieloraczki i jak niesie to ze sobą ryzyko? Już za chwilę odpowiemy na te i inne pytania. Ale jeśli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi naszymi odcinkami z efektem wow, już teraz kliknijcie suba, włączcie powiadomienia i nie zapomnijcie o łapce w górę. Lekarze położnicy zgodnie twierdzą, że każda ciąża mnoga jest ryzykowna. W jej trakcie może wystąpić wiele problemów medycznych, powikłań oraz patologii, które są spotykane wyłącznie w przypadkach, kiedy kobieta nosi w brzuchu więcej niż jedno dziecko. Ucisk, zapętlenie pępowin, upośledzenie odżywiania to tylko kilka przykładów, co może zagrażać rozwijającym się płodom. Oprócz tego bardzo często w przypadku ciąży mnogiej dzieci rodzą się przedwcześnie, a to także zagraża ich zdrowiu, a nawet życiu. Przewiduje się, że w najbliższym czasie liczba tego typu ciąż stale będzie rosnąć. Choć warto zaznaczyć, że z kolei bardzo rzadko pojawiają się one w sposób naturalny, a najczęściej są efektem stosowania różnych metod wspomagania rozrodu. Zatem prawdopodobieństwo ciąży mnogiej zwiększa się, gdy kobieta była objęta leczeniem z powodu niepłodności. Na razie jeszcze nie wiadomo, jak to wyglądało w przypadku Halimi Kise. Choć lekarze bardziej skłaniają się ku temu, że jej ciąża to właśnie efekt kuracji hormonalnej. Faktem jest natomiast, że w dniu 4 maja kobieta wydała na świat aż 9 potomstwa, w tym 5 dziewczynek i 4 chłopców. Zanim jednak wylądowała na porodówce, była pod stałą opieką medyczną, a jej mnoga ciąża wprost zafascynowała całą Afrykę Zachodnią i przywódców Mali, czyli rodzinnego kraju pani Kise. Lekarze byli wyjątkowo zaniepokojeni jej stanem zdrowia przed rozwiązaniem i obawiali się o jeszcze nienarodzone dzieci. Dlatego interweniował sam rząd i podjęto decyzję o przeniesieniu kobiety ze szpitala w Mali do kliniki w Maroku. To właśnie w niej przyszły na świat 9, co było możliwe tylko i wyłącznie poprzez cesarskie cięcie. Dzieci urodziły się jako wcześniaki, ważyły od 1 do 5 kg, a przy porodzie pomagał zespół 10 lekarzy i aż 25 ratowników medycznych. Miał on bardzo nieprawdopodobny przebieg, ponieważ dopiero w jego trakcie okazało się, że w brzuchu Halimy Kise jest więcej dzieci niż początkowo przewidywano. Lekarze po przeprowadzeniu badań USG zapewniali kobietę, że zostanie matką 7 dzieci, a na sali operacyjnej okazało się, że przeoczono kolejnych 2. W ten sposób, gdy przyszła na świat 9 bobasów, stało się to fenomenem na skalę światową, który miał miejsce dopiero 3 raz w historii medycyny. Dodatkowo, gdy przebadano maluchy, okazało się, że został pobity wyjątkowy rekord, bowiem wszystkie dzieci przyszły na świat zdrowe i nic nie zagrażało ich życiu. A taka sytuacja nie zdarzyła się jeszcze w żadnym wcześniejszym przypadku ciąży 9. Tak jak wspominaliśmy, 3 razy w historii przychodziły na świat 9, a po raz pierwszy 13 czerwca 1971 roku. Poród odbył się w szpitalu w Sydney w Australii i matką dzieci była 29-letnia gospodyni domowa Geraldine Broderick. Przed rozwiązaniem kobieta dowiedziała się od lekarzy, że nosi w brzuchu 6 i dopiero gdy trafiła na porodówkę, wyszło na jaw, że tak naprawdę jest ich 9. Niestety nie wszystkie urodziły się żywe. 2 z nich odeszła z tego świata już w brzuchu matki, a pozostałe 7 było wcześniakami, które natychmiast umieszczono w inkubatorach. Rokowania dla noworodków nie były jednak korzystne. Wciąż monitorowano stan ich zdrowia i walczono o ich życie, ale lekarzom ostatecznie nie udało się uratować żadnego z nich. Zatem opowieść o pierwszych 9 w historii zakończyła się bardzo smutno. Kolejna aż tak mnoga ciąża pojawiła się prawie 30 lat później, a dokładnie w 1999 roku. 9 przyszły na świat w Malezji w rodzinie Zuriny Matsad, która została matką 5 chłopców i 4 dziewczynek. Niestety kobieta nie miała szansy, aby nacieszyć się swoim potomstwem, gdyż noworodki opuściły ten świat w ciągu 6 godzin od narodzin. Biorąc pod uwagę te tragiczne historie, przypadek Halimy Kise można uznać za prawdziwy cud. Zresztą sami lekarze zaznaczyli, że był on niezwykle rzadki i wyjątkowy. Po raz pierwszy zdarzyło się, że 9 przyszły na świat zdrowe i bez wad wrodzonych, a także wszystkie przeżyły. Choć najbliższe tygodnie spędzą w inkubatorach, medycy nie stwierdzili, aby zagrażało im jakiekolwiek niebezpieczeństwo i przewidują, że wyjdą ze szpitala w Maroku tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. Zresztą warto zaznaczyć, że również ich mama czuje się bardzo dobrze. Po narodzinach przyjęła gratulacje m.in. od samego prezydenta swojego rodzinnego kraju i bez wątpienia ma powody do dumy, ponieważ została pierwszą kobietą w historii, która wydała na świat dzięki jednej ciąży największą liczbę zdrowego potomstwa. Poprzednio ten rekord należał do Nadii Suleman, nazywanej też
facto mamą, ponieważ w 2009 roku urodziła zdrowe ośmioraczki. W tamtych czasach był to fenomen porównywany do aktualnych wydarzeń z Maroka i na jego temat rozpisywały się wszystkie światowe media. Zresztą pani Suleman już wcześniej pojawiała się na pierwszych stronach gazet, a wszystko przez to, iż postanowiła upodobnić się do samej Angeliny Jolie. W tym celu przeszła szereg bolesnych zabiegów i przeróbek ciała, ale jej obsesja wywołała większą falę krytyki niż podziwu. Kobieta jednak tym się nie zniechęciła i gdy jej sława sobowtórki Angeliny nieco osłabła, postanowiła znów powalczyć o popularność, tym razem dzięki ciąży mnogiej. Za sprawą zapłodnienia in vitro została matką ósemki dzieci i faktycznie w 2009 roku spełniła swoje marzenia. Znów stanęła w blasku fleszy, ponieważ jako jedyna kobieta na świecie urodziła ósemkę zdrowych dzieci. Czy po takiej burzliwej przeszłości sprawdziła się jednak jako matka? Tego dowiecie się już w naszym wcześniejszym odcinku, do którego link właśnie pojawia się na ekranie. Polecamy Wam również materiał o najstarszych matkach świata i prawdziwych rekordzistkach, które pomimo podeszłego wieku zdecydowały się na posiadanie dzieci. Zanim jednak do nich przejdziecie, koniecznie napiszcie nam, czy słyszeliście o ostatnich wydarzeniach z Maroka i pierwszych w historii narodzinach zdrowych dziewięcioraczków. Jak myślicie, czy kobiety kiedyś będą w stanie urodzić za jednym razem jeszcze więcej dzieci? Czy doczekamy się kiedyś dziesięcioraczków? Koniecznie dajcie znać w komentarzach pod tym filmikiem i już teraz kliknijcie suba, włączcie powiadomienie oraz zajrzyjcie na nasz kanał jutro o 18:00, gdy pojawi się kolejny epizod z efektem wow. Zatem do usłyszenia, cześć!